kończy się kolejny długi weekend. W Łodzi i regionie na szczęście było bezpieczniej niż w innych regionach Polski. Minione 4 dni były okazją do wyjazdu dla wielu łodzian. Jeszcze przed tym weekendem policjanci zapowiadali wzmożone kontrole drogowe. Mimo ostrzeżeń doszło do 17 wypadków i wielu kolizji. Było jednak bezpieczniej niż w innych regionach. Na pewno, gdyby było jeszcze mniej wypadków, jeszcze mniej kolizji, bylibyśmy bardziej zadowoleni. No niestety naszym kierowcom brakuje troszeczkę do ideału, zdarzały się wypadki. Jednak biorąc pod uwagę specyfikę tego weekendu, ilość dni, wydaje nam się, że tych wypadków nie było za dużo. Dopisali niestety panowie, zwłaszcza, którzy wsiedli za kierownicę pod wpływem alkoholu. Zatrzymaliśmy ich wielu, natomiast ogólnie cały ten weekend możemy uznać za w miarę spokojny. Policjanci zatrzymali 12 kierowców prowadzących auto pod wpływem alkoholu. Na szczęście na łódzkich drogach w miniony weekend nikt nie zginął. Rozpoczęły się wakacje i sezon urlopowy. Dla włamywaczy jest to czas okradania mieszkań osób, które wyjechały z miasta. Policja ostrzega przed niefrasobliwością i apeluje o zabezpieczenie mieszkań. Zdarza się, że w tej całej sytuacji, kiedy szykujemy się, kiedy jesteśmy pogrążeni pakowaniem, zapominamy zamknąć, opuścić żaluzji, zamknąć kolejnego zamka. To w jakimś stopniu ułatwia już złodziejowi działanie. Natomiast na pewno warto porozmawiać z sąsiadami, którzy zostają na miejscu, którzy mogą zerknąć na nasze mieszkanie, zainteresować się osobami obcymi, które gdzieś w pobliżu zbyt długo przyglądają się, czy ktoś jest, czy nie ma w domu. I warto poprosić o to, żeby zabierali ulotki spod drzwi, żeby zabierali korespondencję, wyjmowali ze skrzynki, bo to też już jest jakaś konkretna informacja, że nadal w tym mieszkaniu ktoś przebywa. Czujny sąsiad to wielokrotnie najlepsze zabezpieczenie przed włamaniem. Warto zadbać o dobrosąsiedzkie stosunki już wcześniej, a nie dopiero przed samym urlopem.